Dzień dobry. Witam Was w tą piękną niedzielę. Chociaż troszkę deszczową. No jest kilka minut po siódmej, a my zebraliśmy się na basen. Jedziemy trochę się wymoczyć w jacuzzi. No. No i dobrze, że mamy dzisiaj niedzielę, bo lekko zerwaliśmy dzisiaj noc. Obudziliśmy się o trzeciej, później już nie mogliśmy zasnąć. Więc będzie można odespać dzisiaj w ciągu dnia. Ostro leje, więc będą grzyby niedługo. Super. A my się naprawdę super wygrzaliśmy w jacuzzi, w cieplutkiej wodzie. No, w taki dzień to jest bardzo fajna sprawa. Mamy wczesne popołudnie, musieliśmy odespać zerwaną nockę, ale już jest lepiej, no i zabieramy się dalej za robotę, tak? Może w końcu zrobimy te pierogi, no i weźmiemy się za to, co było planowane na niedzielę, czyli wyprowadzenie troszkę naszych mediów takich elektronicznych, tak? Vlogi, kanały na YouTubie i tak dalej. Ale jeszcze parę godzin nam zostało. I w to wszystko będę musiał wpleść jeszcze zrobienie kroków, ale myślę, że z tym damy sobie radę, bo ustaliliśmy z Domi, że wyciągniemy Orbitreka i jak coś na Orbitreku sobie pojadę. Parę dziesiąt minut. Farsz na pierogi jest już gotowy i po obiedzie będziemy lepić. Mam nadzieję, że w godzinę się uporamy. No, a teraz pewnie będziemy jedli obiad. Gabrynia zrobiła, chodź tu Gabi. Gabrynia zrobiła pyszną sałatkę z sałaty, jajka i z takiego sosiku z jogurtu naturalnego. Pokażemy ją? No, zaraz pokażemy. Tak, i no. Będziemy jeść obiad. No tak, to jest właśnie sałata zrobiona przez Gabrynię. A dodatkowo dzisiaj wdrażamy w domu dla całej rodziny nowy sposób pracy nad różnymi zadaniami i pomagania przez dzieciaki rodzicom i na Todoiście, na takiej aplikacji zrobiliśmy wspólny projekt, do którego będziemy wrzucali zadania takie rodzinne. No i dziewczyny mają nam pomagać i odhaczać zrobione zadania. Co, ty też chcesz? No dobra.
No właśnie skończyłem lepić pierogi. Ulepiłem ich około 70. Ciężka praca, ale warto, bo takie domowe z własnym farszem są genialne. Chwalę sam siebie. Ja robię duże pierogi, bo takie lubię. No i teraz spróbujemy jak Karola Kraska. Genialny. To był pracowity dzień, więc no jeszcze potrzebujemy chwilki, żeby złapać oddech przed jutrzejszą pracą, przed jutrzejszą wizytą w krainach automatyzacji. No. Więc odpoczywamy, poczytamy jeszcze trochę książkę. No. I do zobaczenia kiedyś. Pa. Kiedyś.